Siemaneczko, z tej strony Miki, a dzisiaj sobie gramy na Fendach. Jest z nami, może tak bardziej powiedzmy, od tyłu Goły. Siemaneczko. Od środka Rafał. Yo. I... kurwa... Adam. O, cześć. Nie za wysoko stoisz, weź do zniszę do poziomu normalnego, a nie jakoś burżuazję udajesz. A będę skakł, ale jak się zabije, to będzie twoja wina. Dodatkowo towarzyszy nam specjalny gość, którego też możecie znać, na pewno go znacie właśnie z kanału takiego rolniczego, takiego drugiego. A jest, kum, kum. Dokładnie nazywa się Daniel. No cześć. I ogólnie Daniel też taką prośbę miał do mnie dużą przed nagraniem, żebyście go do znajomych zapraszali. O, dziękuję ci naprawdę. Ja tam linka stawię w opisie i on tam mówi, że dużo chciałby mieć lajków pod profilowym, wiadomości dużo mówi. Nie ma co robić w domu, to będzie odpisywał wam, więc ja polecam. No i standardowo Kaskader jest z nami jeszcze. Siemano. To chyba nikogo nie dziwi, bo Kaski jest z nami zawsze. Więc w sumie cały team mamy. Mnie trochę dziwi, bo jakoś go nie było przed chwilą. No, a w dzisiejszym odcineczku taka gruba akcja śmierdząca, więc Adam będzie rozwoził gnój, bo to uj, a Bernard będzie, dobra, proszę bardzo, rozwoził gnojóweczkę, naszą piękną beczuszką, a my z Maciejem, Mateuszem, Gołaszewskim będziemy rozwozić, sielić i zadawać paszę. Potem a będziemy się zmieniać. Bierzemy ci w dupę wjechał. Więc tak, zaczynamy. Wiem, to specjalnie. Ty mnie lepiej powiedz, gdzie ty jedziesz, bo ja tu zajmuję całą drogę. Bo ja też muszę w tam... Dwa... To ty się czymy mojej lewicy. Dziękuję. O Boże, ja się... o Boże. Nie wypadnie mi. Jać, może nie wypadnie. Musisz jak... dalej wjechać. Przedjechaj podwyższe. Próbuj szczęścia, może w totolotku nie masz szczęścia, ale tu na drodze weźmiesz szczęście. Poszło. Jakie dobra. Koła ma takie szerokie. Dobra, już tu nie wrócisz, wiesz o tym. Da, jaś Mateusz. Ja wiem. Bo ja tu wiesz, muszę stanąć. Można tu wsielić w ogóle? Ty. No. Nie można. Można. O. Matko boska, całą ścianę obsypał. Rośnie słoma najważniejsze. No tak w ogóle, to skąd mamy obornik, gnojówkę? No bo właśnie obornik wybraliśmy i musimy od nowa pościelić. A gnojówka to jest, bo jest. Napełnia się? Napełnia się. Michiego ostatnio ścisło bardzo i tak dużo się nie... Drogę mi zablokowały. Ej, zobacz, że ten wskaźnik się podnosi od gnojówki, ten. Na beczce. Bez kitu. Fajne, nie, ta beczka jest naprawdę, model mi się jej podoba jak... O, spoko. Jak cholera. A jaka jest? O, lecimy. Jaka beka? Joskina taka fajna. 10,5 tysiąca litrów, modulo dwójka. Dobra, zobaczymy jak tu u Adama. Jak Adam idzie? Bekowo. Dobra. Goły przez oborę przejedź. A ja idę nabić kolejną belkę, bo myślę, że 3 belki to będzie wystarczające jak na razie. Do pościelenia im. Nie? Starczy. Starczy, a potem zajmiemy się... Ło. Bo później za suchy obórnik będzie. No właśnie. Ogólnie na tej mapie mamy też świnki. I świnkami też poświęcimy oddzielny odcinek. Ale właśnie, to zajmie się tym Rafał. Właśnie chciałem powiedzieć, że to specjalista się od tego zajmie. Ale to... Dopiero w przyszłości, tak? Powiedzmy jeszcze troszeczkę, więc... Ale na pewno będzie. Spokojnie, Rafałku, jeszcze dużo roboty mieć nie będziesz. Jadź. Dobra. Te belki są trochę niewymiarowe i one się tak lekko mogą tutaj bugować, ale... Ale no, dają radę i tak. Jakoś wolę i tak te belki niż to krągłe. Oho, słodko. Zdecydowanie. Jak spytacie, czemu te belki tak tutaj leżą, porozrzucane niektóre, no bo driftowałem z belką i mi spadła i walnęła w stóg i się rozjebał. Tak. To wszystko będzie na fanpage'u na pewno. Ale tu czas, no. Ty no, słuchaj, no, nie lubisz jakieś... A, no dobra, zapomniałem. Nie, czas, no ale własno. Jak tam nie wchodzisz i widzę, no nieważne. Ale tutaj driftuję po tym oborze tam. Adam, podglądam cię przez okno, w ogóle tak. Pójdziemy do Rafała. Bo Rafał rozwozi do gnojówkę. Jak to wygląda? Normalnie, a jak się gnojówka? No. Kurwa. Nie ma chyba... A nie ma tego, kurczę. A nie, jest gnojowicy, tylko taki dziwny, taki słabo widoczny. Taki cieniutki. No, cieniutki, to bardzo fajny. Jest. On jest fajny właśnie, bo taki bardzo realny. Jest. Ale to niż takie placki dawne. Jo, Adum, wej... Aha, tu jeszcze nie ma. Co, Ady, przecież? Jeszcze chwilę. Myślałem, że ta łyżka taka wielka będzie, a ta łyżka wcale nie taka wielka. 3 tony.
O, no to jeszcze. A, już czwartą. Dobra, 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 stój. Stój, dobra. Co mi go tak bokiem postawiło? No bo opuściłeś klapę. A, no w sumie tak. Dobra. Teraz ostatnią belkę pościel i przyjedziesz i przepnie... Jezu. I przepniesz mi się pod ten... Pod paszowóz, okej? Okay? Dobra. To szukaj przekaźnika. Dobra. I jadę, wypadła mi. Znowu się załadowała. O Boże. Ale macie lagi ogólnie, czy nie? Lepiej nie, niż nie. Wtedy? No jasne. Jak na single. Kurwa, gdzie może być teraz przekaźnik? Może przy tym przesiewniku? Ja mam najmniejsze lagi. Jo. Ej, żaba, ja do ciebie podskoczę, przekaźnik mi dasz, dobra? Dawaj. Jadź. Dobry. Ty, jedzenie pełno w domu. Już. No. Dobra. Jadwiga? No to w takim razie dobrze, jak pełno to ten. To... Ja pierdolę. Weź mi pomóż. Co żeś odjechał? Ja już co... mamy problem. Weź tu przyjdź, zobacz. Aż przyjdę. Bekowy ten mod. Ale laguje cholernie ten Nojuwa. No wyjechał, to już nie musisz. Łomatko Boże. Co nie, to się stało? Ogólnie jak pełno masz, nie? To po prostu odstaw go na bok, tam jak wiesz, tam przy paszowozie niech się stoi. O Boże, bardzo. Adam, co, lagi masz? No nie wiem, czy to była tego wina, że tam goły zawetrował w obozie, bo na razie mam spoko. To było chyba też ładny, ładny ten, tekstura taka fajna, taka nie taka rzucająca się w oczy, no, nie takie wielkie place. Fajna, ładna, ładna. Więc dobra. To, podstaw się, no może być. I teraz, panie, przepnij paszowóz. I musimy teraz wymieszać TMR, tak? Paszę musimy zadać, dobrze mówię? Dobrze mówi, polać mu. Dobrze. I ogólnie jaki robimy skład naszej paszy, Mateuszu? Dobra. Nie, żeś trafił. Nie, no ja wiem. A? Bałda słomy. Tak. Goły, zadaj dawkę dla Bruna. Teraz bałda. Siano kiszonki. Gdzie siano kiszonki? To siamy się, siano. A dalej niech se same wezmą. Siana teraz. Siana, bo tu siana piszonka się jako piszonka liczy, więc nie robię. Jest. Czemu pan? Niki, czemu cię teraz słabiej słyszę? Wyrzucił mikrofon przez okno. A teraz? To, tak średnio bym powiedział. A teraz lepiej? No jest, spoko. A teraz da się słuchać? Znowu cicho. O. A teraz, panowie? O, lepiej. O, lepiej. Dobra, ja już lecę sobie od nowa napełnić. Jedziemy na pełnej. Halo? Panowie, czy mnie słychać? O, teraz już lepiej. Słychać. Nie. Nie. Też nie. A teraz? Też, teraz dobrze. Tak. Co ty robisz, ty? Kury, czy mam jakiś problem z mikrofonem? Halo, halo? Halo, halo? Bardzo halo, dobrze. Mietku? Mietku i Franku, aby tak dalej. Czyli teraz dobrze jest? Tak. No. Muszę się tak przemęczyć, dobra. Miki. Tak? O, a kiszonki nie masz? A, teraz będziemy dawać, ale najpierw damy dwie belki siana, kiszonki, zero, siana. Od jakie tam masz proporcje? 50 na 50 teraz. Bo matko, jak ja żem cofnę. Podjadź, podjadź, podjadź. Ciało. Dobra, a teraz masz jak? Haj, haj. 66% i 33 słomy. Dobra, to jadziemy na kiszonkę tam. Pod silos, nie? Tam mam łyżkę, także załadujemy. Ale to jest mistrzowskie zawracanie. Czekaj, daj nam przejechać. Oj, to no, przepraszam, fajnie, czy to jaśnie. Fajnie by było w sumie. Proszę, że bardzo. Jadź. Ruch jak na marszałkowskie. Tak. Oczywiście. Teraz już mogę jechać. Kurwa, bez kierunku. Normalnie jak na tym marszałkowskim. Takie barkiastwa. Proszę, jak ładne. A ja. Miki, kierowca, bombowca. Dobra, stój, tu będzie dobrze. O, mój, jak zapierdziok, jak gromet na mroju. Jak się zaserwuje, to chłopie, one się posrają. A gówna ja będę zbierał. A 90%. To nie było słodkie. Jak są proporcje? 48, 27, 24. Trochę źle. Niepotrzebnie. Dobra. No,
Niepotrzebnie dawałeś drugą słomę siana. Drugą słomę siana. Drugą słomę siana. Drugą... Cześć powiedział. Kulkę siana. Ładnie, żeś się na tej zwierzęcej nauczył. Ołde. Dokładnie, dobra, wjadź z tymi, to spróbuj dać. 99 mam, nie opłaca mi się jechać. No, kurde, popieram. Dobra. A mnie wybiło jak dzika. Jak tak można w ogóle, aż Adamowi tu muszę... O, foto. No, aż foto. Kolebosze widzę, nie? No, daję palnik. Boże, jak zapierdala są waszym wozem, przecież te krowy to by... Kurwa, nie widzę nic. A ja fendem cisnę z beczkowozem, aż trzeszczy wszystko. Nie, no, bym jest po prostu tutaj Bernard. No. Dzieci widzę też, patrzyłem. Proszę bardzo. Przyszedł do ciebie. A on tutaj kradnie gnojowice. Jedziem se, tutaj żem skończył. Dobra, ogólnie Adam, ile tu masz procent? Nie wiem, jakbyś mi luknął to ci... dobra, to zrobimy tak, daj mi poładować, ja poładuję. A teraz mnie słychać dobrze? Dobrze. Bardzo dobrze. Tak. To ja sobie aby poładuję, tak a ty idź gołemu ogarnij. Pomóż mu, weź ładowarkę i... O Boże. I jakieś tam słuszne proporcje, jeszcze jeden paszowóz dajcie tego, dobra? Okej, okay, no na razie to nie wiem, co on tu jeszcze kombinuje, gdzie on jest. No on już tam jest, tylko obelek, słuchaj. Tak? Więc weź tam, weź Adam. Możesz wziąć łyżkę kiszonek napełnić. Nie, łyżkę zostaw. Weź, bo tam widły są przy belkach. Dobra. I weź, jak ty mówiłeś goły, jakie proporcje? Bałdy somy, bałdy siana i resztę chyba kiszonki. Okej. Okay. Tylko, że ja tu nie przejadę. Co za bałdę przejeść? O, dobry pomysł. Będzie krócej. Thanks. O Jezu, tutaj to już nic nie widzę. O, tu już widzę lepiej. Goły, czemu pojechałeś? Czemu nie? Najbliższy jestem Joski. 100% masz? Nie, 86. Dosypię ci i możesz jechać. Okej. Okay. A gdzie? Na to pole na dziesiątkę tutaj od razu. Odwrotnie górę. Adam. Aha, dobra, nieważne. Nie, trochę ta łyżka jest za duża, w sensie nosi go, ale to tam. Drobiazg. Jak to Weidemana. No bo szofer. Takie małe, nie? Jo. Ale zwrotnie. Dobra. To niech sobie będzie spoko. No tu muszę trochę zdjęć porobić, żeby potem miniaturki miał, bo jak nie będę miał miniaturek, to będzie lipa. Ale to potem, dobra. Adam, tak się rozwane? Tak się robię, no to jest cienkie, znaczy cienkie, wąskie. Adam, jedną belkę siana. Wiem. Jedną wiem. Tego. Bernard, jak tam ci idzie? Idzie dobrze, jeszcze 3000 litrów. Dobra. Zdrowie. No, dziękuję. Pa, zdroweczko. Króweczko. Paróweczko. Paróweczko. Baśka. Adam, nie zapędzaj się. Baśka, Barbara. Baśka, Barbara. Chodź ze mną na Barabara. Dokładnie. Zna się te hity. Jak się rozmarzył. Odezwał się. Patelnia i na czasie normalnie. Daniel, Żabiński, dada Daniel. Nie, ty masz Żabiński czy Żabo... Nie, kurwa, wstyd, że mnie znam nazwiska twojego. No widzisz. Wstyd. Wstyd i hańba. No sorry, ostatnio Goły dowiedział się, że kaskader ma na imię Jasiek, nie? Oj tam Lewis, teraz już sam. Ten kaski to jest z nami czy nie? Jak to nie jest, tak? Kaski to nie jest, słucha. Ty masz jeszcze gnojówkę trochę? Co? Masz gnojówki jeszcze trochę? Nie. Kurwa. Wyraża więcej niż 1000 słów. Nie, nie. A Adam wyraża więcej niż 1000 słów. Nie jestem głodny, babciu! Pozdrawiamy. Babciu, spłuczka się zacięła. Ja tu poprosiłbym Mateuszka do czubniczka. O, już nie, widzisz, Mateuszek zabrał ci pracę. Widzisz, Mateuszek pojechał rozwalać gnój. O Boże. Bo to nie jest wcale chuj. No powiedziałem, bo to nie jest. No dobrze, znaczy, coś ale coś miałeś, mam na myśli. A skąd? I teraz tak, Adam, wsypiesz tu resztę kiszonki. A teraz... O, Adam! O włos! To wiesz, to było takie trochę z Formuły 1. Jo. I teraz Rafałku pozwolisz, że jedną beczkę wywiozę.
numer zapraszam. No nie wiem, ja bym się zastanowił. Ja no ci cofnę. Dobrze, cofnij. Cofnij, będzie dobrze. Patrzę, jak Mateusz jak pięknie rozrzuca. Ja ten na ciebie. Łabarnik. Jak patrzę na to z góry, to w ogóle to... Proszę bardzo, napełnianie włączone. Ja co mam robić? Będziesz karmił. W tym momencie... Zaraz jak... O, jak ci paszę tutaj narzucą i to wymerdasz w środku, to możesz tam ich trochę... Wymerdasz, Boże! Jobo, u Adama wiecie jaki paszowóz jest? Jest taka przyczepa czterotonowa. Na przyczepie jest 10 murzynów z opatami. I wiesz, i mieszają tam wszystko, nie? Dobra, uwaga, wysypuję. Władejdź mnie. A poczekaj, tam już jest pełne? Ale proporcje się zgadzają. To jać syp. No to chociaż jać. Nie, jeszcze możesz troszkę... Chociaż nie, dobrze jest. No to chociaż nie zdecyduj się. Dobrze żeby, jest. Żeby krówki dawały zdrową kubkę i dobre mleko. Dokładnie. Który i tak nikt nie będzie pił pewnie. No jak? Mówi wybredny człowiek. Bo on powie, babcia to nie to. Babcia chciałem co innego. No i? Masz problem? Tak. Ło, ta beczka nawet szeroko rozrzuca. No fajnie rozrzuca. Koło 8 metrów gdzieś mi się wydaje. Już żeś wszystko wypluł? A ja. A fałku ty wariacie. To panowie, musi się jeszcze jeden paszowóz zrobić. Trochę was pomęczę, ale... Dobra, to ty tam Rafał zostań. A jak ja sobie jadę już do ciebie. Ale nie, tam jadź. Bo tam trzeba popelę. A, bo ty... Belofony tam trzeba wziąć. No czekaj, ja ci tu cofnę ci. Nie, ładny ten zestaw ten, że jest Bruslinka z tym fanem starszym. Może tak być? Wjadź tam. Poczekaj, no. Bo ja tam, wiesz, muszę też wjechać. Jakby ktoś miał na oddanie taką beczkę, to z chęcią Rafał przyjmie. No pewnie. Charytatywnie. Dokładnie. Przedam tanio. Pewnie charytatywnie, oczywiście. Leasing. Tak, ewentualnie może być membrozetowska, ale ta nowa. Bo te nowe są ładne. Dobra, Maśka. Zobaczymy, jak tu Adamo nam ładuje. Adamo to jedynie umie w dupę ładować. Przepraszam. Ale cię zagował za karę. To dobrze. Na szczęście. Mnie też. Mnie też. Się... Wbił się normalnie. Ale chyba... No. Ale mnie zlagowało, pożesz ty. Ale chyba ogólnie lepiej niż wtedy jest, nie? Nie tak. Gdyby były takie lagi jak wtedy, to ja bym tutaj nic nie naładował. Znaczy ja ogólnie cały czas nie mogłem. No wiem, my to na szczęście nie mamy lagów. Nie, teraz musiałem chyba trafić na zapis tego. Miałem. Chyba, no bo nie wierzę, żeby taki lag mi ścisnął. Ale jeżeli Mateuszek nie ma lagów, to najważniejsze, bo jego dobro to jest naprawdę bardzo cenne, bo jakby taka burżuazja już naprawdę miała lagi, to już... To mi już by nie chciał być burżuazją. Ja rozlewę gnojówkę, rozlewę. Na jakim polu ty jesteś? Mijaka warunek. Gdzieś ty na polu jesteś? Ja? Na 23. Ale zaraz mykam się napełnić. Ogólnie teraz jak będzie pełny rozrzutnik, nie? To powiedzcie mi, to ja się przejadę rozrzucić. Okej? Okej. No zastanowimy się. Chodź, weź kąpiel. Weź pod mój natrysk. O tak. Ach, jeszcze główkę. Zdejmij kaptur z niego. Boże, weź, bo mi belka lata. Tak czuję? Nie spadła. Gdzie ci spadła? To trzeba było łapać ręczno. A w ogóle, w kolejnym odcinku, jeżeli będzie dużo lajków, to Adam będzie ręczno te belki ładował do paszowozu. Nie? Nie denerwuj mnie. Adam lubi takie. Ja nie denerwuj się. Bo ja teraz muszę to naprawić, ten twój błąd. O, Rafał, to zawsze teraz pomoże. Mam dziad we włosach. Poszło. Ładnie, widzę, pięknie prace trwają. Rozrzutnik na środku. Jedziemy po kiszunkę. Jać, ja tam dogonię cię. Będę cię wyprzedzał znów tak jak wtedy. Cisnę ostro. Jedziemy przez Łoborę, bo tu kolejka się zrobiła. Ty, jakie objazdy zrobił, jak na autostradzie. Dobra, tu jest stuwa, Magdo, ja jadę. Wiem. Weź wóz asenizacyjny. O, dzisiaj miałem o tym na lekcji, wiedziałem, na technice. Miałem dzisiaj o wozach asenizacyjnych, tak się składa. O, fuck. Strąbiłem cię. Toż było dobrze. Ja tutaj dzisiaj nie miałem o wozach asenizacyjnych.
i ja bym chciała przedstawić z grubsza ich ubudowę. O! Szlał. Posiadają dwa koła, szlał, jeżeli mają jedną oś, a jeżeli mają więcej, to stopniowo więcej kół, bo są samojezdne. Zawory sterujące, pumpy ssące i coś tam jeszcze. Pumpy. Mogą być, można do nich zaaplikować agregaty doglebowe bądź takie fajne wężyki do 30 metrów. Lub taki w przypadku jak mamy my, czyli taka miseczka. Dobra, ja zgadza się. Z tym. 23. Tam gdzie kiszonkę robiliśmy. Miki, jeszcze jeden paszowozik, czy starczy? Wiesz co, może i starszyć już. Może starszyć już. Dobrze. W takim o, wypadku... już starczyło. A mogę sobie ulgnąć? To znaczy? Bo właśnie ulgnąłem. Ulgnąłeś? Jak mogłeś ulgnąć? A, o Boże! Spoko, możesz. Pokusza. Dobra, panowie, nam już się nie zmieści do krówek. Sopylne. Abyś wyprostował się trochę, wyprostuj się ładnie, a nie tak skręciłeś. Dobra, stój, do tyłu daj ładnie. O. Dobra. Proszę. Matko bardzo. Bosko, co żeś zrobił? Łatwuj się tutaj. Włącz gnojówkę, żeby leciała. O. Dobra, proszę bardzo, w topa roku. Dobra, ci ciągnik. Panowie, w takim wypadku ja pojadę rozrzuć ten rozrzutnik do końca na strzelnisko po rzepaku. No. A w ogóle po rzepaku stosujesz jakieś nawożenie obornikiem bądź gnojówką, czy niekoniecznie? Że jo? Dobra, nie było pytania. Dobra, w takim razie, żebyście się nie nudzili, to jeden weźmie tego największego fenda. Bernard, Adam. Bernard albo Adam, tam weź się. No. I zapnijcie pod tą talerzówkę na kołach. Ja drugi niech weźmie tego fenda z paszowozu i zapnie pod ten gruber Pontingera. Ja biorę dużego. No. I pod talerzówkę, ja mam brać pod talerzóweczkę, tak? Tak, ty talerzóweczkę, a w takim razie Adam pod gruberka tamtego. Bardzo przyjemne mody, mi się podobają te skiny. Naprawdę, mi się bardzo podoba. Mi również. Dobra, i na jakie pole? Co robimy? Ty jedź sobie na 10. Musisz podpiąć grubera. Dobra. Tylko by się nie wydało. Ale który ciągnik? Z paszowozu. Zielony. A który to? Fyndet. Ale to są wszystkie takie same. Nie takie same, Adam, nie takie same. Jeden jest upierdolony, a drugi nie. Ej, powie mi ktoś, gdzie ja jadę, bo jadę w drugą stronę. Na 10, jadam też na 10. No, ja jadę na 9, ty. To tak średnio. Jo, kurwa, znak potrąciłeś, po ziemniokach jedziesz. Myślisz, że tego nie widać? Na 10 z gruberem, a gdzie jest gruber? To się wytnie. A, grubera nie ma. Zapomniałem. W takim razie, Adam, weź pług. O Jezu, nie. Dobra, widzę go nawet. Weź pług i jedź na 23 za gołym, za Bernatę, nie, za... Tam, to, że za Bertym, za gołym, on tam gnojówkę rozlewa. Na 20? 3. Okej. Okay. Dzisiaj takie akcje rozległe, ale we czterech powiem wam, że naprawdę roboty ubywa jak cholera. I no, naprawdę. Aż normalnie, myślałem, że trochę nam dłużej ogólnie zajdzie z zadawaniem paszy i tak dalej. Aczkolwiek na szczęście wyrobiliśmy się dosyć sprawnie, więc jest dobrze. Jak o, zwykle. Adam, nie, no cię, tak? Paliwo się kończy. O kurde, no, musisz do miasta jechać, pamiętasz, że tankowałeś wtedy? No, mniej więcej, to czekaj, składam i śmigam. Nie, bo tam do miasta trzeba jechać zatankować, żeby... A ja mam ile? To ja też pojadę tankować. To poczekam na ciebie, polećmy razem. Yeah. Chodź, no, jedź w stronę 23, słuchaj. Dobrze mówię? A ja nie wiem, ja to jadę jakoś dookoła, byle było. A no spoko, ja też. W takim razie. Nie, no dobrze jedziesz. A no to git. Myślałem, że zapomniałem. Nie, no jaś, tylko teraz jak zobaczysz mój rozrzutnik, to jadź za mną. Zobaczymy jak zakręt. Jak poszedł, jak kubica w barierki. Dawa. To mój tekst. Dobra, jadziem. Zebrałeś mi. Zobacz, szarżą poszedł na niego. A ja. Jedź, synu.
Trochę tu musimy na skróty po polu, jaś. Bernard, jaś. No ty nie jedziesz. A, jedziesz. Pojedziemy na skróty, bo drogą by za daleko by było. No, zobaczna. No, bo paliwa by nie starszyło. Tu mamy naszą ruską stację tankowania gazu. Paliw. No, proszę bardzo. A ja se jadę po polu, a co? Można se wyjść, zapalić. Ale tu głośno chodzi, Rafałku, ten twój. No, torpedzior. Głośno chodzi. Ale ten Fendet to jest Fendet, to je moc w tym Fendecie. No tak, kurwa, mocniej we mnie wieź. Jeździ mi tym koło dupy. Jak ja cię nie widzę teraz. O, aha, teraz się widzę. To małego laga miałeś na szczęście. Znaczy może nasze. A, tu jest droga, nie wiedziałem o tym. Ale wtedy też żeśmy tutaj pracowali i tu były te lagi. Może dlatego, że to jest to pole i dlatego są takie lagi. Może o, coś z tym polem jest też bardzo a możliwe. A może ta ruska stacja paliw? Może i przez te ruskie paliwo, wiecie, bo to rozcieńczane pewnie. A w ogóle dzisiaj, nie? Ze szkoły wracałem. Taki typowy ruski, taki stary samochód, nie? Laweta. A na lawecie takie Porsche piękne, nie? I jakiś Peugeot taki fajny, o, sportowy, ale śliczny. Ej, a to Peugeot może być fajny? Ty, no słuchaj, nawet ładny był. O, to aż dziwne. Ty, no, goły ma i co? I... Ja, bardzo ładny samochód. Kurwa, w kamień jebałem się. No i co teraz? A co żeś zrobił? Ja, no i co teraz? Tego nie skomentuję. No. Z drogi? No. Śledzie. Blokadę włączyłem i co? Zoba. Zoba na... Ty! Zobacz, zobacz. Dobra, Mateusz. Jak we mnie wjechał? Bożeż ty mój, wypchnął mnie z bruzdy. Dawaj! Możesz ty mój wypchnąć. No, kurwa, cały asfalt. No nie! Tekstura na asfalcie gnojówki została. Gdzie? No goły mnie wymijał i chciał mi oblać gnojówką, to cały asfalt zalał. Będziesz zaprzątał. Będziesz to lizywał. Ty się nie śmiej, bo ostatnio Bernard był w gnojówce. O, to nie jest śmieszne. Oj tam, oj tam. Była okazja, żeby się umyć. No dobra, ale raz, a nie trzy razy, a ty dalej śmierdzisz. A no to się zgodzę. Chlupło się tam trochę. Goły fujaro. A ty mógłbyś mi, Rafałku, powiedzieć, no, czemu, że tak we mnie wjechał? Z takim oto optymistycznym akcentem zakończymy ten odcinek. Myślę, że wam się podobało, bo było bardzo fajnie. Dużo zrobiliśmy. No. Jeszcze go raz. Ale właśnie takie podsumowanie odcinka liczy, znaczy ma taki morał, przekaz, że liczy się granie i liczy się zabawa. Więc dokładnie, dziękujemy wam za oglądanie. Do kolejnych odcinków. Na razie, cześć. Siema, Marka. No.